Od kiedy pani tutaj mieszkała? Od 28 maja 2015 roku. I regularnie pani... Regularnie płaciłam czynsze, co jest udokumentowane, bo pani przychodziła do mnie do pracy, odbierała kopertę w korporterze w Corso. Mhm. Do tej pory mam się wynieść stąd, nie mam dokąd, bo nie mam mieszkań w sezonie. To są moje rzeczy. To nie jest jeszcze wszystko spakowane. Tam jest szafa, tam są jeszcze moje garnuszki, całe, ja nie wiem gdzie, co ja mam zrobić. Nie mam miejsca, nie mam pokoju. Spałam w noclegowni jeden dzień, jak mnie policja wyrzuciła. Tak, wyrzuciła mnie o 22 policja z domu, bo to właścicielki z mieszkania. Wszystko malowałam ja. To są moje tutaj na ścianie, bo było brzydko. Firanek nie było, mieszkanie było zniszczone i jest do tej pory. Sąsiedzi, no gdzie ja z tym pójdę? Nikt mnie z tym nie weźmie. Ma pani rodzinę w Świnoujściu? Nie, ja jestem tutaj sama. Skąd pani przyjechała? Z Piotrkowa Trybunalskiego. Pani pracuje u nas? Pracuję, tak. Pracuję już od 5 lat w Świnoujściu i jestem rzetelnym pracownikiem, co mogą poświadczyć moi pracodawcy i mi pomagając, dając mi zaliczkę na hotel, w którym teraz mieszkam. Ale pani nie stać teraz na hotel? Nie. W tej chwili obecnie nie. Bo zapłaciłam temu państwu mieszkanie za cały czerwiec i dostanę dopiero pensję 30 czerwca. No i nie mam już, kończą mi się pieniądze. I co pani teraz zrobi? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dokąd mam pójść? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Tutaj sąsiedzi mi próbują pomóc. Cały blok jest za mną. Proszę zadzwonić do każdych drzwi. Taka prawda. Ja już jestem spłakana 3 dni. Jak mam to? Gdzie mam szukać pomocy? Nie wiem, jak można tak postąpić, jak... Nie wiem, no płaciłam, dbałam, nie wiem, co mam robić. Co ja mam z tym zrobić? Wyrzucić na śmietnik? Kiedy pani tutaj może mieszkać? Już nie mogę, ja już mieszkam w hotelu, już mi płacą za hotel. W Fali mieszkam, też jest pani, którą obudziłam o 3 w nocy, żeby mnie przyjęła. To jest też świadkiem. Opuściła mi pieniądze, żebym mogła przetrwać, bo mówi pani Aniu, 50, 60 zł to za dużo, zrobię mniej. Wszyscy mi pomagają, a tacy przed chwilą dzwonił, proszę mi to, no gdzie ja to wezmę, no co ja z tym zrobię? To nie jest walizka. Naprawdę, to nie jest walizka. I nie ma mieszkań, gdyby to było po sezonie, to ja mam pieniądze, ale nie mogę teraz nigdzie, bo nie ma miejsca.